Gratuluję tej działalności już wieloletniej. Życzę dalszej Wam, szanowne Panie i Szanowni Panowie. Jak pamiętam, mówił zawsze komendant Zając, Szanowni Panowie Oficerowie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i mam nadzieję, że kolejne jakieś spotkania jeszcze przed nami. Chciałam Państwu pogratulować. Dwa dni temu minęło mi 28 lat służby i jadąc tutaj zdałam sobie sprawę, że Państwo Stowarzyszenie powstało, zanim ja jeszcze pomyślałam, że chcę być policjantką. Więc mocno gratuluję, szczególnie tutaj seniorowi. Postawa godna podziwu i to, że Państwo cały czas się integrujecie i cały czas pamiętacie, skąd zawodowo się wywodzicie. Mam nadzieję, że jak przyjdzie taki czas, to również będę mogła z Państwem spotykać się bez muru, mniej oficjalnie, ale na pewno tak samo chętnie jak teraz. I chciałam Państwu bardzo podziękować, dlatego że to, co my teraz robimy, to jest jakby Wasza spuścizna. Cieszymy się, że wróciliście na wodę Małopolski. Tęskniliśmy za Wami. Bardzo Wam dziękuję za takie liczne pogromy. Ja tylko dodam tytułem informacji, że w tej chwili nasze oddział Małopolski Stowarzyszenia liczy 2580 ludzi, więc jest to znaczne. Jesteśmy największym stowarzyszeniem w całej Polsce.